czas na siódmą kolejkę Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Przed nami mecze ekstraklasy tych rozgrywek i mecz Szwejka oraz 12 WOK. Mecz ten był niezwykle ciekawy, jeśli chodzi o stawkę, gdyż oba zespoły dalej walczą o zwycięstwo w tegorocznym sezonie. Obie drużyny mają zaledwie po jednej porażce. Tym samym kryły się emocje wysokich lotów na boisku przy ulicy Morcinka. Jako pierwsza drużyna wynik otworzyła w tym spotkaniu ekipa Szwejka, a bramkę dla drużyny w celnowych strojach zdobył Łukasz Wierzchowski. Chwilę później ekipa Szwejka podwyższyła już wynik na 2-0, a kolejną bramkę dla tej drużyny po znakomitej asyście Krzysztofa Elsnera zdobył Paweł Politkowski. Wtedy jednak do odrobienia strat rzucili się gracze WOGA. Najpierw piłkę do siatki rywala skierował Ruczyński, doprowadzając do wyniku 2-1. Jeszcze przed końcem drugiej połowy do remisu doprowadził Artur Markowski i pierwsza część meczu zakończyła się podziałem punktów, podziałem bramek 2-2. Drugą odsłonę meczu lepiej rozpoczęli ponownie gracze Szwejka. Tym razem Łukasz Wierzchowski podwyższył wynik spotkania na 3-2 i Szwejk ponownie prowadził w tym meczu. Jednak dalej do głosu dołożył WOG, który coraz częściej atakował bramkę rywala. Mateusz Dobek zdobył bramkę na 3-3. A parę chwil później ten sam zawodnik po raz pierwszy w tym meczu wyprowadził na prowadzenie zespół WOG-u. Jednak drużyna Szwejka walczyła o punkty w tym meczu cały czas wszystkimi swoimi siłami. Krzysztof Elster doprowadził do wyrównania i mieliśmy wynik 4-4. Jednak WOG grał do ostatniej sekundy meczu i właśnie w ostatniej akcji tego spotkania Artur Markowski wyprowadził samotną akcję, zdobywając zwycięską bramkę 5-4 i w tym samym momencie zabrzmiał końcowy gwizdek tego spotkania. WOG zwycięża w bardzo ważnym spotkaniu ze Szwejkiem 5-4 i dalej ma szansę na zwycięstwo w tegorocznym sezonie na boiskach otwartych. Na koniec posłuchajmy, co powiedzieli zawodnicy obu drużyn. Artur, za Wami bardzo ciężki i wyczerpujący mecz z niebyle jakim rywalem, bo ze Szwejkiem, czyli pretendentem do tytułu. I nieoczekiwane chyba zwycięstwo 5-4. Udało Wam się w ostatniej sekundzie zdobyć cenne 3 punkty. Dokładnie, tak jak Pan powiedział, tutaj ze Szwejkiem bijemy się od kilku lat o pierwsze 3 lokaty praktycznie. Także te mecze wyglądają tak, jak wyglądają. Cios za cios, bramka za bramkę, dużo ostrej gry, aczkolwiek takiej fair. No i co, udało nam się, nie? Strzeliliśmy bramkę na parę sekund przed końcem. No co, tylko się cieszy, tak? I oby tak dalej, oby dalej zwycięstwa przychodziły tak jak dzisiaj. Chyba kluczem do zwycięstwa była ta szeroka kadra. Tutaj przeciwnicy śmiali się, że pełną jednostką dzisiaj zagracie. Tak, akurat tutaj nie możemy narzekać na nasz skład, bo mamy zasób zawodników, tak jak widać. Dwie równe piątki, nawet nieraz i więcej, także to jest nasza jednak mocna strona. No, tym możemy dużo nadrabiać w każdym meczu. W takim razie życzę walki o tytuł w tym sezonie. Dzięki. Krzysztof, za Wami bardzo ciężki mecz z Gowem. Prowadziliście, ale w końcówce tutaj na rywale okazali się lepsi. Czego dzisiaj zabrakło Waszej ekipie? Zdecydowanie trzeciego obrońcy. Jak w dwójkę poszliśmy do przodu ze Swayem, już był problem i nagle zostawaliśmy 1-3. Ciężko, no przegraliśmy niestety. Dzisiaj okazali się lepsi. Brak dzisiaj w składzie Sylwestra Kipera i Marcina Mikołajewicza, to chyba było widać na boisku, że zabrakło czołowych snajperów w ekipie. No, prawda jest taka, że nie grali w żadnym meczu, a z tego powodu, że gdzieś tam nie mają zezwolenia ze FC Toruń, no, profesjonalny kontrakt i tak dalej, no, nie mogą grać u nas. Czyli trzeba czekać na wzmocnienia ewentualnie w późniejszym czasie. A punkty odrobić chyba nie będzie łatwo. No, jest jeszcze druga runda, więc wygrywając każdy mecz, no, będziemy pierwsi, no, ale wszystko się okaże podczas ligi. I tego życzę. Dzięki wielkie. Dzięki.